Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumi Leśnej Szklarni. Dzisiaj o doniczkach do wysiewu warzyw, czy kwiatów też, i do pikowania, do sadzenia później. No, wiem, że jest już trochę późno w sezonie i większość z Was już te rzeczy ma za sobą, natomiast podpytujecie często, zwłaszcza o te skrzynki tutaj do pomidorów, o tę tutaj mini szklarenkę. Postanowiłem, że coś o tym powiem, najwyżej będziecie mieli na przyszły sezon filmik, żeby po prostu porobić sobie wcześniej jakieś tam zakupy. I opiszę Wam oczywiście to, czego ja używam czasami dlatego, że muszę używać, a nie, że to jest najlepszy możliwy sposób i najwspanialszy, jak to czasami tytuły filmów pokazują. Staram się szukać coraz więcej rozwiązań, które są typowo do ogrodnictwa. Takie, żeby były wygodne, żeby zajmowały te doniczki mało miejsca na parapecie, bo nie mam zbyt wiele tej przestrzeni do zagospodarowania. Takie, żeby były wygodne, żeby miały pewne cechy, które mi się po prostu podobają i tyle. Więc do tej pory używałem na przykład pojemników różnych po mięsie, powiedzmy, takie są tacki jakby do wysiewu różnych nasion. Czy też zwykłych takich pojemników po jakichś jogurtach, po jakichś tam śmietanach i tak dalej, tego typu. To ma zwykle tam 400 ml, 400 gramów tu było zmieszczone. Po prostu taki pojemniczek. Dziurawimy od spodu rozgrzanym śrubokrętem, najlepiej płaskim, czyli śrubokręt pod jakąś tam, pod jakiś ogień nad gazem czy jakimś palnikiem. Rozgrzewany jest wręcz do czerwoności, cyk, 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 dziurki są robione, żeby był odpływ. No i takie doniczki wkładałem do takich starych, balkonowych właściwie doniczek. Po prostu później tutaj w ten sposób, zaraz tam Wam jeszcze pokażę, jak mam rozsadę, taką awaryjną rozsadę pomidora i papryki, no to tutaj były powkładane, ale jak tam widać na tych przebitkach, czy tutaj jest dużo miejsca wolnego i to z kilku względów nie jest fajne, bo tutaj stojąc w szklarni, czy gdzieś na zewnątrz, gdzie jest trochę chłodniej, no niestety wychładza się też bryła korzeniowa, jak jest chłodek dookoła. Doniczki były zwykle białe. To nie jest decydujący wpływ, ale jednak przezroczyste doniczki, czy białe, no wpływają na to, że jak je tak postawimy na słońcu, to tutaj światło przechodzi i na korzenie też działa, tak? Ja już wiele lat tak robiłem te sadzonki, że jakoś dałem radę sobie, ale wiadomo, że to troszeczkę może troszeczkę osłabiać roślinę, kiedy niepotrzebnie te korzenie są właśnie doświetlane troszeczkę przez to, albo zwłaszcza przez przezroczyste, to już lepsze właśnie są wtedy czarne, takie nieprzepuszczające światła. W takiej doniczce tu ma jakby taka większa bryła ciepła jest na noc, na przykład jak się zostawi w takiej skrzynce, to jest większa szansa, że ta ziemia się mniej wychłodzi niż w takich doniczkach poustawianych gdzieś tam koło siebie. No one się też trochę więcej nagrzewają, więc na przykład stojąc tak, albo jest to zaleta, albo wada. No różnie to można określić. Natomiast to tak Wam pokazuje rzeczy, których używałem i jeszcze czasami używam jako awaryjne elementy takie w ogrodzie, natomiast staram się powoli takie rzeczy kupować typowo do ogrodu, które naprawdę są po prostu dużo wygodniejsze, dużo mniej miejsca zajmują i są przeznaczone do danego celu, więc może zaczniemy od wysiewu, od tych pierwszych takich prac. Jak widzicie, tu jeszcze korzystam na przykład w przypadku rozsady pora, którą ostatnio Wam pokazywałem, to już teraz sobie ją przyciąłem. Jest wysiana normalnie do jakiejś tam doniczki, w której kupowałem pewnie krzewy, coś tam w niej było, nie pamiętam, jakieś tam borówy czy coś. Została mi taka doniczka, no to używam, dopóki to się nie zepsuje, dopóki nie jest popękane, no to używam i rzutowo sobie tutaj wysiałem. Natomiast w tym sezonie zacząłem sobie korzystać z bardzo wygodnej rzeczy. Tutaj to jest takie zapasowa rozsada selera, takiego gorszego, co myślałem, że w ogóle pójdzie do wyrzucenia. Tu trochę sałata zaczęła rosnąć i inne rzeczy zacząłem wysiewać, ale to się wszystko wygięło, bo stało na parapecie okiennym, więc nie patrzcie na kondycję tego, ja Wam tylko pokazuję, jak to wygląda. A to wygląda w ten sposób w całości. I teraz tak, ja Wam nie będę podawał dokładnych linków do konkretnego sprzedawcy. Ja Wam powiem, co to jest, jak to znaleźć, a gdzie Wy to kupicie, to jest Wasza sprawa.
ja nie będę napędzał komuś tam sprzedaży, jakiejś jednej osobie, tylko dlatego, że ja tam zrobiłem zakupy. Bo ja czasami robię tak, że korzystam z jakiejś tam darmowej przesyłki, czy po prostu szybko potrzebuję i nie zawsze mam czas szukać najtaniej. Znajdziecie sobie to bez problemu. Natomiast tutaj no, muszę podać też niestety nazwy firm, bo nie chcę jakiejś wielkiej reklamy komuś robić, ale bez tej nazwy to ciężko znaleźć. Więc generalnie firma, z której ja to kupiłem, to się nazywa Respana, taki producent, i oni na to mówią po prostu mini szklarenka rozsadnik, tak to można znaleźć. Jak na Allegro wpiszecie na przykład mini szklarenka Respana, no to wam znajdzie ileś tam tego. Ja sobie dobrałem takie, które po prostu mogę tak postawić na parapecie, jak mam mało miejsca i jedno obok drugiego, albo tak postawić, jak mam trochę więcej miejsca, mniej będę się obijał o to przechodząc, bo tam wystaje mi o 2 cm na przykład. I są też inne firmy, które coś takiego produkują. To jest jakaś firma, widziałem tutaj Garland. I oni na to mówią propagator. Nazwa jak nazwa, no dziwna trochę, propagator w polskim języku oznacza co innego, ale możecie w ten sposób znaleźć, czyli takie nazwy jak wpisujecie mini szklarenka, na przykład z wentylacją, rozsadnik, planter też, jak piszecie rozsadnik, planter, to wam znajdzie coś takiego tylko na takich nogach jeszcze. Także no nie wiem, jedna firma tak nazywa, druga tak, jeszcze pewnie inne też znajdziecie, ale zacząłem używać czegoś takiego, a nie czegoś takiego. O, teraz jeszcze powiem, to też używam, ale to miało taką szybę jakby plastikową, tylko właśnie taką cienką jak to. I nawet nie mogę wam jej pokazać, bo to jeszcze jako tako żyje. Sorry, że brudne, bo nie używane dawno, ale zaraz też będę pewnie używał do czegoś. Jeszcze tego używam, jeszcze ta tacka jakoś tam zdaje egzamin. To się trochę łamie, im dłuższe, a chcecie to przenieść, podnieść, tym bardziej się łamie. Ale o tym może powiem za chwilę. Natomiast ta szybka tutaj, taka najtańsza, po prostu łamie się po pierwszym sezonie, jak gdzieś na słońce jest wystawione, to wszystko jest, po prostu bierzecie tak i to wszystko wam wylatuje, rozpada się. Dlatego przestałem kupować takie najtańsze rzeczy, nie lubię takich, można powiedzieć, jednorazówek, i kupiłem coś, co ma tę szybkę, oczywiście nie wieczną, ale troszeczkę solidniejszą, i jest to z jakąś tam wentylacją. Moi drodzy, to się ogólnie składa tak. Mamy taką podstawkę, mamy drugą, w której też można od razu coś wysiewać z dziurkami, więc można tutaj to postawić w ten sposób. I mamy taką, można powiedzieć, wielodoniczkę, bo to różnie ludzie mówią, tam multiplata też jeszcze często jest używane, ale nawet sobie tu zapisałem, bo niektórzy mówią na przykład multidoniczka na to. Natomiast multidoniczka, jak wpiszecie, to wam wyskoczy coś, ale jak tego typu czy tamto, co pokazywałem, ale jak wpiszecie, ja wpisałem przed chwilą multidoniczki, to już nic nie wyskoczyło. Nawet jedna pozycja na Allegro, ale multidoniczka jeszcze coś tam wyskoczyło, lub po prostu doniczki do siewu, do rozsad, tego typu, no to jeszcze to ściągę, sobie to zostawię. Ona ma 70 pozycji, tylko że one są bardzo małe. 2,5 cm na 2,5 cm na głębokość, jakiś myślę, że tutaj ze 4 będą, ale takie skośne, więc tej ziemi nie ma zbyt dużo, takie stożkowe są. No i to mamy podstawkę, mamy taką drugą jakby podstawkę, mamy tę wielodoniczkę i mamy coś takiego, co tutaj, o, tu ma trochę dziurę, wpada tu powietrze, tu ma dziurę. A tutaj wypada, można wyregulować, że albo będzie duża wentylacja, albo mała, albo wcale praktycznie, ale coś tam zawsze coś tam przechodzi. No i to ma swoje oczywiście zalety i wady. Na przykład utrzymuje nam wilgoć dłużej, ale trzeba to ściągać, bo jak ktoś na przykład rano sobie elegancko tu podleje i wychodzi, a podlał tylko tu, nie zostawił tam na tej podstawce, no to jak postawi gdzieś na słońcu, na oknie nawet, czy na słońcu na zewnątrz, to po prostu będzie mu to bardzo szybko obsychać, więc jak się postawi to, będzie obsychać dłużej.
Natomiast będzie się wytwarzać większa temperatura, też trzeba mieć to na uwadze, więc to na parapecie okiennym fajnie się sprawdza. Ja wystawiałem takie rośliny na zewnątrz też na parę godzin, na przykład jak rano było jeszcze w miarę chłodnawo, ale w szklarni już się robiło gorąco i w szklarni bez tego, jak przyniosłem samo to, to mi się obsuszało, to jednak stawiałem na zewnątrz, gdzie było chłodno, ale zakładałem to, więc nie obsuszało się tak bardzo. Natomiast trzeba pamiętać, że to też nie może cały dzień być. Ludzie mówią, żeby chociaż na kilkanaście minut to zdejmować, ale moim zdaniem to nie wystarczy. Niestety, ale już się spotkałem z tym, że pleśń wchodzi, nawet jeżeli godzinę dziennie się wietrzy, więc ja bym to robił tak, że podlewa się mocno spryskiwaczem, zwykle takie małe roślinki, jak tutaj właśnie są, to raczej spryskiwaczem, żeby ich nie powyginać, nie zalać od góry, żeby się do ziemi nie przykleiły, no i po prostu poczekać z 15-20 minut minimum, niech taka główna wilgoć odejdzie i dopiero to przykryć. Ja nigdy nie nastawiałem tutaj, żeby w ogóle nie było wentylacji, tylko jednak starałem się, żeby trochę tej wentylacji było. To jest dobre do rozsad. Ja tutaj robiłem, znaczy do rozsad, do siewu. Ja tutaj siałem pomidory, paprykę, tam selera też. Teraz wysiewam jeszcze inne różne rzeczy, właśnie jakieś tam sadzonki, sałaty. Coraz więcej tego robię. Za chwilę będę też chyba kwiaty w tym wysiewał. I fajne jest to, że to nie zajmuje wiele miejsca, ale przez to, że małe są te doniczki, 2,5 na 2,5, to jest małe, to dosyć szybko wysychają. Trzeba dbać po prostu o wilgoć. Ale bardzo fajnie jest na przykład, że jeżeli to by były kwiatki, przykładowo te selery, to tutaj się wkłada nóż, podważa, wyciąga się całe z taką jedną bryłką ziemi i można włożyć do większej doniczki, więc roślina nie przeżywa takiego jakby stresu pikowania, że się jej kilka roślin razem, tak jak tutaj, rozdziera się jedno od drugiego, tylko po prostu z całą bryłką jest przełożone, więc tego stresu prawie nie ma. Całkiem nieźle się to sprawdza. Oczywiście jak ktoś ma więcej miejsca i nie musi się tak chomikować z tym jak ja, to można kupić sobie większe te doniczki, na przykład to wymienić i wtedy nie trzymać tu 70 sztuk, tylko załóżmy 30, ale dwa razy większe te jakieś tam czwórki czy piątki, no właśnie tak jak mamy tutaj, że tu jest czwórka 4x6. Taka wielodoniczka, tylko zobaczcie, tu mamy 3, tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 30 sztuk, tu jest 30 sztuk, a tu mamy 70. Jest różnica? Jest. Prawie dwa razy tyle miejsca, zależy jak się ustawi oczywiście, prawie dwa razy tyle miejsca zajmuje, a ma dwa razy mniej, ponad dwa razy mniej tych sadzonek tutaj można zrobić. Natomiast no tutaj już jest lepiej, bo mamy bardziej kwadratowe te doniczki, więc tej ziemi jest więcej, mniej się to obsusza, więcej można tam dodać ziemi czy nawozu też i ten system korzeniowy może od razu większy rosnąć. No ale wiecie, to tak jest, że ja ile mogę, to oszczędzam miejsca i na przykład takie małe sadzoneczki, jakieś pierwsze coś tam wysiewy robię w tym, potem sobie przesadzam do tego albo od razu do, tak jak pomidory, to od razu z tej wielodoniczki, takiej mini szklarenki do doniczek P9. Już pominąłem to. Natomiast no, jak ktoś ma dużo miejsca, to takie wiadomo, tam 4x4, nie takie stożkowe, tylko bardziej kwadratowe, to jest też dobry wybór, bo nie trzeba tak często dbać o to podlewanie tutaj. No i tak to wygląda. Tak jak mówię, mini szklarenka Respana, czy jakiś tam propagator, to drugiej firmy nie pamiętam, bo ja akurat z pierwszej kupowałem, Garland. To nie znaczy, że ta pierwsza jest dużo lepsza niż ta druga, no bo jak wiem, no każda ma pewnie jakieś tam swoje zalety. Ogólnie uważam, że bardzo fajne. To ma bardzo dobrą przezroczystość i naprawdę fajnie się to wszystko sprawdza, jestem bardzo zadowolony, chociaż jest to drogie, nie powiem, bo w porównaniu do takich zwykłych tam właśnie wielodoniczek z takimi dziadowskimi tymi przykryciami, to pewnie kosztuje ze 3 razy tyle, a może nawet więcej, już nie pamiętam nawet, bo to kilkadziesiąt złotych kosztowało, a tamte to potrafią nawet do 20 być, ale po prostu no
Słuchajcie, no nie chcę co roku kupować jakiegoś takiego dziadostwa, byle śmiecia, żeby to za chwilę wyrzucić i tylko śmieci generować. To co mogę, to korzystam z jakichś jeszcze starych rzeczy, dopóki się nie zepsują. Te też staram się wykorzystywać rzeczy, ale jak już coś kupuję nowego, to też staram się w miarę porządne. Czego nie można powiedzieć o zwykłych doniczkach P9, bo to nie jest jakieś szczególnie porządne, to jest zwykła doniczka, ale znalazłem sobie taki system, właściwie sam go teraz troszeczkę przerobiłem. To znaczy, mam tutaj już do takich rozsad, jak widzicie tutaj pomidora na przykład, czy tutaj mam jeszcze paprykę za mną, tam chyba widać, tu. Mam, o, a tu mam w tym jeszcze rozsadę selera, nie pokazałem. U mnie jest bardzo malutka, bo ja bardzo późno wysiałem, ale jest ten seler w tym, tak? To mówię, z tego jeszcze korzystam, ale szybki nie ma. To jest po pikowaniu. Właśnie z tej doniczki małej powybierałem i przepikowałem, bo tam rosło po kilka, tak? Bo te nasiona to mi tak schodziły dziwnie, że musiałem po kilka siać w tej małej, 2,5. Popikowałem do tych i już wypuściły drugi liść właściwy, trzeci idzie. Coraz ładniej to wygląda, chociaż jest to opóźnione troszeczkę. No bo późny siew. Natomiast w tym roku najbardziej chyba zadowolony jestem z systemu zwykłego doniczek P9, czyli 9x9, a tu to nie liczyłem, ale patrząc na to, no to też ma około 9 cm wysokości, może 10. Mam tutaj 24 doniczki, 4x6 i oczywiście każdy ma jakoś inne potrzeby, wiecie, inne miejsce gdzieś na półkach, innego rodzaju parapety. To wam pokazuję takie, ale to są naprawdę różne kształty i są mniejsze i większe i po prostu trzeba sobie dobrać taki, żeby wam pasował, a nie taki sam jak ja kupować, bo Grześ z Strzemilasu to kupił. To wam ma pasować, a nie mnie. Mi pasuje to, co mam. A może będę zmieniał w przyszłości, zobaczymy. Słuchajcie, doniczki P9, takie najbardziej uniwersalne, na pomidory spokojnie się nadadzą, na większość w ogóle rzeczy się spokojnie nadadzą i oczywiście można kupować takie, o, większe, jak tutaj to będzie tam jakaś 12 pewnie, 13 może, można kupować takie większe, tylko że jeżeli się ma dużo miejsca i wszystkiego dużo i lubi się dużo pikować i najpierw się pomidory tu, o, wysieje w tym, później się przepikuje do tego mniejszego, potem do tego, można tak robić. Oczywiście jak ktoś ma miejsce i chęci, to dlaczego nie? Natomiast ja tego miejsca nie mam. Chęci też nie, bo mam wiele innej pracy. Więc pikowałem od razu z czegoś takiego pomidory. No przesadzałem lub pikowałem. Zależy, czy wyrósł mi jeden, czy jednak dwa, bo po dwa nasiona siałem w razie czego. Więc rozdzielałem, pikowałem na przykład i wsadzałem do takich doniczek. I teraz tak. Kupiłem te doniczki razem z taką, może ja to w ogóle wyjmę stąd, będzie bardziej to widoczne. Kupiłem z takim usztywniaczem. Ja to wam powiem, jak to się nazywa, bo to jest dopiero zabawa. Tak, to się nazywa doniczki produkcyjne P9, ale jak wpiszecie coś takiego, na przykład na Allegro, to wam nic z tego nie znajdzie. Przynajmniej mi dzisiaj nie znalazło, jak to nagrywam. Natomiast to nazywa się taca transportowa. Jak wpiszecie taca transportowa i dopiszecie sobie P9, to wam też znajdzie właśnie tego typu, albo też inne. Jakbyście znajdowali różne rzeczy pod tymi hasłami, co ja mówię, no to nie dziwcie się, bo różnie ludzie różne rzeczy nazywają i pod tym hasłem też są inne rzeczy wpisane. Natomiast jak piszecie taca transportowa P9, to wam znajdzie. Ja wpisywałem, i to, żeby znaleźć i to, i doniczki, i taką tackę, to najlepiej jest w ogóle wpisać doniczki, spacja P9, spacja 24. Później już sobie znajdziecie u tych sprzedawców, czy wam potrzebne 24, czy o ten jeden rząd można mniejsze kupić takie. To już sobie znajdziecie i będziecie wpisywać na przykład nie 24, tylko 18, bo wam potrzebne mniejsze, albo jakieś inne doniczki po prostu, tak? Natomiast doniczki P9-24, jak wpiszecie, to znajdzie wam dokładnie to samo w którejś tam aukcji, nie w każdej, ale znajdzie wam dokładnie to, co ja wam pokazuję. Natomiast dlaczego mówię, że to się nazywa taca transportowa? To oczywiście podstawka, to na dole
i to doniczki P9, dlatego że uważam, że warto sobie kupić to właściwie osobno, to znaczy bez tej tacki. Ja jestem tym totalnie załamany, zobaczcie co to jest. To jest po prostu takie dziadostwo, jak i tamte poprzednie, co wam pokazywałem. Te tacki u mnie poszły kompletnie w odstawkę, bo tak, ten usztywniacz, taki taca transportowa, jest fajny. To nie jest takie bardzo mocne, ale przy mojej ciężkiej ziemi, może mi się uda tutaj właśnie, to będzie wada skrzynki, zaraz wam jeszcze powiem o tym, ale może uda mi się to wyciągnąć na chwilę. One są podlane. Zobaczcie, że albo mi się nie uda teraz. No właśnie, to mam taki problem z tym, że nie mogę tego wyjąć tak łatwo. No wyłaź. Sama ta taca transportowa, tak? Zobaczcie, jaka jest wygięta, ale doniczki się nie łamią, nie rozwala się to wszystko, jakoś da się to nosić, pomimo że ja mam ziemię własnej roboty, ona jest porządna, bardzo ciężka w porównaniu do jakichś podkładów torfowych, to jest 2-3 razy cięższa nawet i jeszcze jest do tego zlana wodą i to jakoś tam daje radę. W przypadku, gdybyście używali ziemi kupnej, to tym bardziej wam da radę. Jeżeli u mnie daje, przy takiej naprawdę ciężkiej, masywnej ziemi, jeszcze widzicie mokre, bo podlewałem, więc jest to bardzo ciężkie. I to daje radę. Ale jak zaczniecie to podnosić razem z tą tacką, to ona się po prostu wygina, łamie. Jak są resztki wody na niej, to się po prostu, ja tak podniosłem raz, że tu trzymałem jakoś palcem to, a tu resztę pod tą tacką, żeby jakoś to się nie połamało. I tak mi się wygięło, że normalnie na marakasy sobie nalałem wody. Nie urosły mi od tego niestety, ale, ale się polałem, więc to w ogóle idzie w odstawkę u mnie. Ja już tego nie używam. Mogę użyć co najwyżej na parapecie okiennym, bo mi tam szerokość pasuje, żeby inne doniczki postawić, gdybym nie musiał ich nosić. Bo właśnie chodzi o to, że taka jest pogoda w tym roku, że ja trochę trzymam sadzonki w szklarni, tak jak teraz na dzień, ale w nocy je wynoszę do domu, bo tutaj potrafi być 0 stopni, one mi zaraz zmarnieją. Albo na zewnątrz je trzymam, jak tu jest za gorąco, nie chcę, żeby miały tak zbyt gorąco. Jak na zewnątrz jest 15, to trzymam je na zewnątrz, bo tutaj jest na przykład 30 już wtedy, już jest za dużo, już się wyciągają. Więc muszę je nosić cały czas. I mówię, kurde, co tu zrobić, no przecież nie będę tak nosił i na tych płytkach tutaj stawiał. Słuchajcie, kupiłem to teraz, najczęściej o to pytaliście, co to jest, że to tak całkiem ładnie wygląda nawet. To jest, proszę Państwa, skrzynka magazynowa, pojemnik magazynowy. Pod takimi nazwami to znajdziecie. Czasami jest dopisek tam jeszcze euro, ale jak wpiszecie sobie pojemnik magazynowy 60x40x13, to wam znajdzie dokładnie takie skrzynki. Pojemnik magazynowy, skrzynka magazynowa. I kupcie sobie takie, jakie wam pasują. Wysokości też i tam, gdzie wam pasują i kolory, i po prostu cena i tak dalej. Ja sobie to wkładam, ustawiam. A, są różne wysokości, o tym mówię, bo to, jak ja podnoszę, to czasami tu mi ciężko jest, słuchajcie, tak paluchy włożyć do środka, żeby złapać tak, nie? Tylko zazwyczaj noszę tak, bo taką mam wysokość akurat, ale mogę tu palucha, nie wiem czy to widać tam z daleka, mogę tu paluchy w razie czego wsadzić, ale mam pazurska, jakbym na antylopy miał polować, więc mogę tak wsadzić, ale trochę mi to obciera te paluchy niewygodnie, więc ja sobie po prostu noszę tak, ale to i tak jest bardzo wygodne. I teraz tak, to są bardzo drogie skrzynki, ja widziałem tańsze, bo te kosztowały coś około 40 zł w tej chwili były ceny. A ja widziałem tańsze po chyba 25 czy coś takiego. Takie, które mają 20 cm wysokości i może by były dobre. Tylko obawiałem się, że tutaj, zobaczcie, ona już te 2 cm, prawie 3, jest wyższa niż doniczki. I o ile sadzonki macie duże, to w niczym nie przeszkadza, ale zaraz po pikowaniu to miałem takie malutkie te sadzonki, że jak słońce było gdzieś tam z boku, to mi ta skrzynka już zaczęła zasłaniać to. Więc no wybrałem te 13 i szczerze mówiąc nie wiem, może te większe, wyższe byłyby lepsze. Może na przykład jakbyście wzięli sobie jakąś
siedemnastkę, osiemnastkę, to już wtedy ta ręka tutaj wchodzi idealnie, bez żadnego problemu, a po prostu jest no wyższa, no ale wygodniejsza może. W każdym razie ja jestem bardzo zadowolony. One są sztywne, one są porządne. Tak je wam tutaj prezentuję. Nie wiem, co to są za producenci, nie wiem nawet skąd kupowałem, bo to też znalazłem, powiedziałem Adze, żeby zamówiła. I pojemnik magazynowy, skrzynka magazynowa. I teraz tak, już bez tej tacki wkładam, bo to mnie tylko denerwuje ta tacka. Ona się nie mieści tu w ogóle, widzicie? Więc w ogóle bym sobie darował kupowanie tego na waszym miejscu, jeśli chcecie zrobić dokładnie tak jak ja. Chociaż zachęcam do myślenia, co wam będzie pasować. Kupiłem skrzynkę, która jest pełna. W sensie nie ma dziur, bo są też takie z wentylacjami różnymi. No i po prostu na zdjęciu od razu będziecie widzieć, czy ma wentylację. I tu wkładam sobie tę tacę transportową w skrzynkę magazynową, tudzież pojemnik magazynowy. Wykładam tacę transportową tymi cycami do środka, no bo tak to bez sensu jest. Ale w ten sposób, o, cyk. I tutaj o, jakoś wyjątkowo w ogóle ciasno to weszło. To jest w ogóle też fajne, wiecie, bo jak się wkłada bez tego, to jedna doniczka na drugą napiera i mogą się przesuwać, gnieść. A to jednak je tutaj, no oczywiście trzeba sobie dobrać, nie? Żeby nie było, że kupiliście tacę transportową do P9, a kupiliście sobie doniczki tego typu i w ogóle wam nie włazi to. Albo po prostu za małe, no ale to myślę, że każdy wie, tylko tak ja już mówię czasami tak, żeby każdy zrozumiał, no tutaj wchodzi to sztywno, no i po prostu jest to uzupełnione tymi doniczkami, no tak jak widzicie zresztą tutaj. Wyjąć doniczkę nie jest stąd wielki problem, pojedynczy oczywiście uważając na sadzonki. Natomiast tak jak mówię, jedyna właściwie wada to jest taka, że przy tym łapaniu troszeczkę się te palce przeszkadzają, no ale to mówię, można kupić. Nawet jakby to było 2 cm wyższe, jakaś 15, to już pewnie będzie wygodniej. Ale no nie wiem, dla mnie to nie jest problem. No. Dla mnie to nie jest problem. Kupiłem te skrzynki, dlatego że... Słuchajcie, doradzaliście mi, żebym pod to wkładał jakąś deskę i po prostu na desce nosił. Ja tak robiłem. Przez chwilę, tydzień czekałem, około tygodnia czekałem na te skrzynki. Ale słuchajcie, to jest cholernie ciężkie. Nie dość, że z tego się woda łatwiej wylewa, jeśli jest jakaś, to jednak ta skrzynka waży troszeczkę mniej niż taka gruba decha, która by to wszystko utrzymała. I trzeba wziąć pod uwagę, że ta decha musi być bardzo szeroka, nie może być taka wąska, bo te doniczki na bokach po prostu próbują się przewracać, więc wolałem kupić coś takiego. To jest wszystko tak naprawdę drogi interes, bo zwykła skrzynka 40 zł kosztowała. Może znajdziecie sobie tańsze, ale przynajmniej mam teraz tak, że ja podchodzę, łapię i niosę to do domu, czy tutaj, czy na zewnątrz i nie mam z tym żadnego problemu. Mogę sobie wodę też wlać tutaj, na przykład jedną doniczkę nawet wyjąć, wlać sobie wody tutaj po prostu do pewnego poziomu, wsadzić tak i ona mi się nigdzie nie wylewa, niech sobie to stoi, tak? Niech pomidorki czy tam papryka pije to od spodu. Dlatego z tego jestem bardzo zadowolony. Tak jak mówię, no można by było się pokusić, nie wiem jakby to też, wiecie, tak wyglądało i czy nie miałoby jeszcze jakichś innych wad. Jakby ta skrzyneczka miała te 15 cm, to akurat by się tutaj dało wsadzić rękę. No chyba, że komuś nie zależy na miejscu i po prostu pozbędzie się tych dwóch doniczek. Wyciągnie to i nie będzie tutaj wkładał, tylko wtedy o, elegancko łapie całość z każdej możliwej strony i tam to samo. No ale to szkoda moim zdaniem miejsca. Nie jest to wada, która by dyskwalifikowała te skrzynki. Myślę, że gdybym miał kupować ich więcej kiedyś, to może się pokuszę o to, żeby właśnie kupić je zdziebko wyższe, bo są też niższe. Są na przykład jakieś takie ósemki. No ale no nie wiem, czy by to było dobre, żeby doniczka wystawała wyżej niż samo to. No i im mniejsza, tym można się spodziewać, że będzie miała trochę mniej sztywności, no bo zależy jak jest zrobiona, z jakiego materiału, ale jednak te wszystkie takie wzmocnienia tutaj są zawsze trochę mniejsze, no i ta się gibie jeszcze troszeczkę,
a pewnie taka 20 to stoi sztywno, a może się mylę, może nie. Nie wiem, musicie sobie zobaczyć, najlepiej by było, żeby ktoś po prostu też podpowiedział, kto czegoś takiego używa. Tego w komplecie nigdzie nie mogłem znaleźć czegoś takiego, ale to idealnie tu pasuje. No, jakbyście potrzebowali kupować jakieś inne, na przykład takie na 3, no to trzeba będzie kupować inny rozmiar tych skrzynek. Natomiast no, u mnie to tak wpasowało się idealnie, że jest to, tak jest opisywane, bo ja tu nie mierzyłem, ale 60 na 40 jest na 13, to można inne to 13 tam sobie zmienić na coś innego, ale 60 na 40 i to jest po prostu na 24 doniczki P9. Idealnie tutaj się wpasowuje i ja naprawdę jestem, ojeja, jak ja zmieniłem z tego dziadostwa, zmieniłem na tę skrzynkę, no to słuchajcie, no, no to bajka po prostu, tak? Tyle moi drodzy, bo jak zwykle się rozgadałem. Na razie używam takich właśnie zestawów. Trochę takich starych, jakieś tam, co po prostu gdzieś jeszcze mam, albo specjalnie robię takie doniczki zapasowe. Troszkę takich nowości właśnie, jak te mini szklarenki, propagatory, czy jakby tego nie nazywać. To zacząłem używać. Troszeczkę korzystam z doniczek P9, to głównie u mnie teraz takowe są. Ale są też inne, tak? Są P6, P7, P12, nie wiem, i do tego też tego typu różne zestawy. To wszystko zależy od tego, co wam będzie pasowało. Namawiam do tego, żebyście sobie po prostu sprawdzili, jak na przykład wam pasuje coś na parapecie, bo tak jak ta mini szklarenka taka, to tak jak mówię, u mnie na parapecie okiennym może albo stać tak, albo tak. Zależy, jak mi tam wygodnie, ile tego potrzebuję postawić, ale już na przykład to, jak stawiam, to stawiam i mam jeszcze taki kawał parapetu wolny, a nie ustawię tego w inny sposób, więc to jest bardzo nieustawne. Gdybym kupił może takie o na pół, czy jakieś takie, to bym wtedy mógł i tak stawiać i siak, i wtedy by to jakoś miało ręce i nogi. Wykorzystywałoby się po prostu dużo rzeczy. No i tyle, moi drodzy. Oczywiście jak ktoś totalnie po amatorsku zaczyna, niech sobie tam pojemniki różne używa. Po mięsach też są czarne pojemniki na przykład, trochę przypominające w ogóle to, no to po prostu, tylko mniejsze, nie? Po jakichś tam mięsach można też wszystkiego używać, można nie zasłaniać tymi takimi dziadowskimi szybkami albo takimi porządnymi, tylko jakąś folią zawinąć, różne rzeczy można robić, ale słuchajcie, ja po prostu nie pierwszy rok ten ogród tutaj prowadzę i ja coraz więcej szukam rozwiązań, które są dedykowane do ogrodów, które mają mi ułatwić życie. O to mi chodzi, żebym ja nie musiał na przykład z tymi doniczkami, to chodzę tak, że wezmę jedną, nawet jeżeli ona jest taka sztywna, że mogę wziąć jedną z tymi sadzonkami w ten sposób i drugą i idę gdzieś tam, to i tak przenoszę mniej tych sadzonek na raz niż w takiej skrzyneczce. One tutaj elegancko jedno obok drugiego stoi. Może być wada taka, że jak urosną większe, to zacznie im tu być za mało miejsca. Może wtedy warto też je jeszcze przesadzić, albo od samego początku dopasować sobie rozmiary, żeby takie doniczki, na przykład, czy takie skrzynki na przykład przeznaczyć na większe po prostu doniczki i wstawiać je w ten sposób tutaj. Widzicie to? Widzicie, tak? W ten sposób, że się zmieszczą na przykład 3. U mnie się właśnie chyba nie zmieszczą, bo mam ten. I nawet te jest, no właśnie, jakby były takie, to by się zmieściły, tak? Jak takie, to już się nie zmieszczą, więc trzeba by było sobie wyliczyć. I nie bójcie się pytać sprzedawców, jeżeli chcecie na przykład o właśnie coś takiego zrobić, że tego typu doniczki, bo ta jest trochę mniejsza, o centymetr praktycznie, to tu by 3 weszły i pewnie tu by weszły 1, 2, 3, 4, no 4 albo 5. Można sobie oczywiście pokombinować samemu, nie bójcie się pytać sprzedawców, niech wam dokładnie podadzą wymiary wewnętrzne przede wszystkim, bo zewnętrzne to wam potrzebne są do tego, żebyście wiedzieli, ile macie miejsca tam na parapecie, żeby się zmieściło, ale wewnętrzne, żeby wam się po prostu doniczki zmieściły, tak? To, co byście chcieli, jakbyście chcieli robić dokładnie tak jak ja, no to już mówiłem, 60 na 40 na 13 pojemnik magazynowy, skrzynka magazynowa,
taca transportowa na doniczki P9, jest ich sztuk 24, no i doniczka P9. Po prostu to są wszystko wielodoniczki. Najłatwiej, chyba najczęściej teraz, jak się wielodoniczka wpisze, to takowe wyskakują. Najróżniejszego typu, zależy jakie tam potrzebne, duże. No a to jest ta właśnie ten propagator mini szklarenka. Też no tu mam 2,5 na 2,5 i do takich wczesnych pierwszych wysiewów mi to pasuje, aczkolwiek do dłuższego przechowywania tego, jakichś takich robienia rossa, to jak tutaj mam na przykład pora, że ja tego nie pikuję, tylko zostawiam, no to raczej powinno być troszeczkę większe, ale kombinujcie sami, pytajcie się sprzedawców na przykład takich skrzynek, niech wam dokładnie zmierzą, jakie są te odległości, jeżeli oczywiście robicie zakupy przez internet, no bo jak sami jedziecie gdzieś kupić osobiście, no to wtedy jest trochę łatwiej. Tyle, moi drodzy, jakby były jeszcze jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach, jakbyście mieli jeszcze jakieś ciekawe pomysły, żeby po prostu to zmienić jeszcze, na przykład na rozsady pora sobie coś ciekawszego zrobić, bo tutaj też zobaczcie, jak się to przesunie, to się wydaje, a jeszcze można by było, to się wydaje, a tam takie tam narzeka na miejsce, to nie jest dużo miejsca tutaj, nie? No, a u mnie trochę jest, bo akurat jak postawię na takiej szafce, co noszę, to jak są duże przymrozki jakieś takie, znaczy duże, no duże jak na wiosenne, jak muszę to zanieść do domu, to akurat mi tyle wystaje na szafce i ktoś może przechodzić i to trącić i uderzyć, więc jeżeli bym miał takie wykorzystane miejsce idealnie, jak no tu nawet też jeszcze nie jest idealnie wykorzystane, nie? Też jeszcze tak nie do końca jest, ale już jest dobrze, a tutaj miejsce w tych skrzynkach jest wykorzystane idealnie. Tyle, ile potrzeba, tyle zajmuje. Nie więcej, ani nie mniej. I no to jest najlepszy ostatnio system, co wymyśliłem. Ta skrzynka, ta taca i te P9, żeby to połączyć. Mam nadzieję, że komuś z was to pomoże. A ja bardzo chętnie od was przeczytam w komentarzach też takie porady, jak ja wam daję. Że na przykład korzystacie do siewu czy do rozsad z takich i takich rozwiązań. Ja bardzo chętnie sobie to przejrzę. Być może w przyszłym roku sobie takie rozwiązania sprawię, kupię. I też będę w kolejnych filmikach wam o tym opowiadał, żeby po prostu życie się stało łatwiejsze. Po to te filmy są, tak? Żebyście po prostu zerknęli, popatrzyli i o, kurczę, to jest fajne rozwiązanie, ja też chcę. No. Mam nadzieję, że to wam pomaga, a wy też pomagajcie mi tworzyć ten kanał, komentując, bo ja od was też czytam, wchodzę w linki i patrzę, co wy tam robicie, co mi wysyłacie. Nie wszystko mi się będzie podobać, tak jak i wam się nie wszystko podoba, co ja robię, ale zawsze jest to wymiana jakaś doświadczeń. No. Albo jak co niektórzy mówią, im więcej komentarzy, tym więcej kasiory zarabia Grzegorz z Szumilasu i że to jest żenujące tak prosić o te komentarze. No to piszcie co chcecie. Do zobaczyska. Pa, pa.